Cześć czołem, witam i zapraszam na drugi odcinek z czwartego, ostatniego DLC, który będziemy nagrywać. Jeszcze chcę się wrócić tutaj. Tutaj widzicie, mamy kawałek mapy nieodkryte. Nie wiem, czy tam coś znajdziemy ciekawego, czy też nie. Także lepiej sobie sprawdzić. Jesteśmy w trakcie wykonywania zadania, jak widzicie, Siege of the Castle Crimson. I to bodajże drugie zadanie główne. Także początek dodatku. Czekajcie, czy ja tutaj będę w stanie... zbadać to? Czekajcie, bo to jest po tamtej stronie. Muszę się troszeczkę wrócić. Myślę, że tutaj nie ma co się za bardzo oddawać walkę. Czekajcie, bo to mnie zabierze z powrotem, prawda? Ale tutaj coś mamy o... Jak chcę tam właśnie wejść? O, proszę, tutaj zeskoczymy, może, o... Czekajcie, czy ja tutaj doskoczę, doskoczę. A czekajcie, czy to ja dobrze idę? Aha, bo to jest tutaj. Aha, a to tam nie doskoczymy chyba. Musimy użyć jakichś skoczni. Kurwa, co się dzieje? Zatuszmy wszystkich, żeby tu był spokój. Ja sobie spróbuję tutaj odnaleźć przejście tam. Dobra, wszystko. Dobra, teraz pytanie, a tu tutaj przejście jest. Kurczę, nie zauważyłem. Okej. Fantastycznie. A, czekajcie, czy ja tutaj dam radę wskoczyć? Dam radę wskoczyć. Dobra, i proszę. Audiolog. No w sumie to wróciliśmy się tylko właśnie po to, żeby sprawdzić, co tam jest. No ale w sumie to nic ciekawego nie było. Jak widać.
Muszę te rzeczy przerzucić do banku, bo kurczę, zajmują nam pół ekwipunku. Dobra, generalnie skończyliśmy mniej więcej gdzieś w tym miejscu. Chyba zdaje się tutaj skończyliśmy. Odcinek pierwszy. Czekajcie, pójdziemy tutaj, odkryjemy mapę. A tutaj nic nie ma. Dobra. Proszę, uruchomię katapultę, która... która co? Rozwali nam przejście, bramę. Let's just launch this corrosive oaf at the gate. No! The coroner wants the full stock! Gargantuan! He needs to be bigger, huh? I guess we can feed him. See if you guys can find some skags nearby. These guys will eat anything. Fascinating. Creek seems to have internalized his fears of being rejected by his fellow Crimson Raiders. I can relate to that myself. I often suspect that people are intimidated by my superior intellect, but I content myself with the fact that I simply do not care. Czekajcie, bo tu się kurczę, wiecie, mamy tam jakiś challenge, a to tutaj chyba damy radę wejść, dobra. Fantastycznie. Lord. Out. I. Weźmy broń, która ma lepszą celność, na przykład to. Skag. Then out. I. The skag clawed out an eye. Dobra, udało się. Dobra, chyba to są kości, tak? Skak chops. Gdzie to jeszcze jedna kość jest? A, tutaj spadła, dobra, fantastycznie. My tu pierdłac. Państwo po nas. Jak tam challenge? 2 na 3, dobra. Myślę, że tą mapę sobie spokojnie zrobimy. Nie wiem czasem, czy się nie wrócić. Za chwilę jeszcze po zadanie poboczne, ale to może za chwilę. Kurde, mnie nos swędzi. Ja pierdziu. Sure, maybe if I went.
flesh raw for the gaping maw! Sure, sure. Just in the neck hole. Got it. O kurde, urósł. O ja pierdził. Gobsmacking chomp down! Huh. Really thought that might wake him up. Wreckage! No, not yet. I think we can do a little more damage with this one. Blast rods for the Z-Man! I was just thinking the same thing. Let's find some dynamite. Oh, gosh. Yeah, that'll work. Wow! Castrate the sheep! Well, down the hatch. Or in the hatch, anyway. Man, this guy can sleep through anything. Dobra, dźwignia. Ciekawe co by było, gdybyśmy tak zaczekali. Aha, to jeszcze nie wszystko. Ja pierdziu. O kurde, to jeszcze nie koniec. Looks like it's gonna be a three catapult day. Pull doom from the pinflecked high rise. Dude, you can't shoot down the moon. Crack the shell with a hard place. Okay, you heard the man. Shoot down the moon. I did actually shoot down a moon once. See, I was working for. Oh, he's gone. Matko, jeszcze jeden. Jeszcze jedna akcja z katapultą. I prawdopodobnie to będzie. Tu. Athol Mid Castle shot down moon. Ej! O cholera jasna. Like shooting candy out of a baby's hand. Okay, I can admit when I was wrong. Go pick up the moon. Chyba tutaj mamy przejść. This is just beyond the pale. Get it? Because the moon is. No, you know what? If you do not get it, you do not deserve to get it. Now please carry on. Aj, kurde, no wróć. Dobra, już pierdzieliś te sprzęty. Szybko się amunicja kończy w tej broni, to jest minus. Let's have us a Donnybrook then. Dobra. Gdzie ten moon jest? Gdzie dobrze tutaj nie szedłem, bo widzicie w ramach tutaj tego zadania głównego idziemy teraz zwiedzić tą okolicę. Myślałem, że tu przyjdziemy w ramach zadania pobocznego, które tam było na początku. O, shit. Now, get to that last catapult. Ej, kurde. Ja pierdolę, to by pomyślał, żeby strzelać księżycą.
eyes! Cały ekwipunek, nic nie podniesiemy. Trzymało, ja pierdziu. No, takich przeciwników to rozumiem. Czekajcie, bo znowu mamy cały ekwipunek zawalony. Kurde, pieczone, no. Nie za bardzo mam tutaj co. To 160 tysięcy kosztuje. 200, to całkiem kurczę, nieźle jak na białe przedmioty. Dobra. Podnieśmy tutaj, tak, po pierwsze mamy legendarny przedmiot. 750, 92 tysiące, 140, 320, 210, 220. Dobra. I ten przedmiot legendarny możemy sobie sprawdzić. Za często wypadają te przedmioty, powiem wam, i człowiek nie jest w stanie się za bardzo... za bardzo przyzwyczaić, może źle powiedziane, ale pobawić się tam z pluwą, bo zaraz coś nowego wypada i trzeba zmieniać, sprawdzać. Tutaj mamy to. O, to nie. To odpada od razu, bo widzę, że to jest... Nie. Czekajcie, która to giwera była? Ta. Tu sporo zostało sprzętu, nie podniesiemy już więcej. Go on, get the catapult ready. Aim it and crank it. Gdzie to mam iść? A tutaj. Oh, hello, Vault Hunter. Now crank. Funny word. Now I guess we load it up with the moon. Ah, the night comes. Do it. Oh, yes, Jura. Got your bloody gaze. Ready to storm the meat castle, boyo? The sooner we get that buzz, get out of this madhouse. No. Fantastyczny. I didn't realize how bad it's gotten around here. He's really twisted things up. Brick and Mordecai are our friends. Cry alone, little monkey! He assumes the worst in people. Maybe it's easier to think everyone's an enemy than accept that we actually have friends.
Sapphire Starlight. Okay, fair point. I guess you do make an exception. Pamiętam, że tutaj opór jest dosyć konkretny. Co tu trzeba do mnie? No, wreszcie udało nam się przejść. O, kolejne zadanie. Kurczę, wiecie co? Dobra. Zróbmy to zadanie główne do końca. Tutaj mamy jedno zadanie, muszę pamiętać. Tutaj było gdzieś drugie. O, fajnie, że to znikło też. Shit. Ale to było gdzieś tutaj, w tym miejscu. Gdzie tutaj, jak jesteśmy blisko, to ten wykrzyknik jest widoczny, jak odejdę dalej, to już no, mogę sobie to jakoś zaznaczyć na mapie. No nic. Ja pierdziu, tu kolejne zadanie jest. Shit. Zobaczymy, jak odzyskujemy życie, zdrowie. To z pełnym paskiem. Masakra. Dobra. Ojej, spadajmy tutaj jeszcze te zakamarki. Może znajdziemy jakiś challenge. Może nie. Ale... jak nie sprawdzę, to się nie dowiem. Szkoda, że nie ma tutaj żadnych tych automatów, to byśmy sobie ewentualnie po prostu sprzedali graty. No tak, już mamy krytunek zawalony. No tak, nic nie zbierzemy. Ah,
aż mam już Iridium. No co jest, chyba tam nie damy radę wskoczyć. Dobra. Ruszamy. Szkoda, że nie ma tutaj tego automatu, nie? To byśmy zwolnili ekwipunek. Reach Boost Axe. So you're still alive. I was hoping you'd be rotting by now, but you even screwed that up. A jak tutaj skoczę, to już nie będę mógł wrócić, ale tutaj widzę ja. No na niższym. O kurde, jakie co to jest do góry? Wow. Dobra, tu jest ten quest, także tutaj trzy questy były. Never send an animal to do a human's work. Ty co, nie będę schodził na razie na dół i tego zadania brał. Zrobimy to jak dokończymy to zadanie, więc skupmy się na razie na wątku głównym. A i tam się nie da wskoczyć, ale jaja. Be on alert, Vault Hunter. An opportunity to collect another brainwave sample is nearby. Ej, to wszystko jest takie pokręcone, widzę. A tam jest challenge. Shit. No mam pytanie, jak tam doskoczyć. Tu? Nie. No ma, zmijmy giwerę. Your eye was swell. The skag ate well. The skag may be the key to understanding this puzzle. It is clearly a metaphor, but for what? I must understand the full shape of this thing before I can hazard a guess as to its meaning. Czekajcie, trzeba się wrócić. Dobra. Challenge mamy zrobione tutaj. Ale jeszcze zadanie trzeba dokończyć. To jest troszkę ciekawe, bo mamy aż trzy zadania tutaj, tak? To jest aha, bo tutaj nie będziemy eksplorować tej mapy. Czyli tutaj prawdopodobnie będziemy robić to zadanie stąd. A tutaj mieliśmy jeszcze jedno zadanie i tutaj mieliśmy trzecie, więc zastanawiam się, gdzie te zadania miałyby się odbyć. You're just a weapon to be thrown away, Krieg. Too dangerous to be around real people. This isn't how she spoke to us. Not a boom, an endless blade. You're a beast we let off the leash when we need to destroy something. None of us care if you ever come home again. Ude pieszo. Sobie mapkę odkryjemy, chociaż tutaj chyba też by nam się odkryła, ale dobra. Przyniosłoby mnie pewnie to na sam szczyt. Może po drodze coś znajdziemy. Ja pierdziu. Rzeczywiście, to jest dobrze powiedziane. O, mam automat, fantastycznie. Gdzie znowu to, aha, bo mamy sortowane według typu. A ja sobie posortuję według nie score, a rarity, o. Zawsze te będą chyba na samej górze legendarki. Dobra, 30 mam aż rezerwowane. 30 tych, ło. Trzeba wrócić do sanktuarium, pozbyć się gotówki i złożyć do tego. Ojojoj,
Walka z bossem na bank tu będzie. O. I sent you away to die, but I guess I have to put you down myself. Producent chyba nie miał za bardzo pomysłu na bossa. Na bossów i dał nam limit. Bo ona jest w tym momencie niezniszczalna. O, musimy te kule zniszczyć, dobra. Była jej tarcza. O, shit. O, fantastycznie. Skąd to second wind się wziął? Kurde, bela robana. Komputer zagrał, ja pierdziu. Okej. Co to mamy? Tarcza. Ale chyba jakaś taka nie najlepsza, bo z tego co widzę, to wszystkie te statystyki są gorsze od tego co mamy w tym momencie zamontowane. A zresztą to jest chyba to samo, kurczę. Nie, Iron Maiden. Fuel Star. 709, to mamy 699. Dobra. Dobra, ludziska. Czekajcie, rozpoczęliśmy nowe zadanie? Siege of the Castle Crimson? Nie, to chyba było... Wchodzimy do środka. Ja tutaj wrócę w następnym odcinku i te trzy zadania zrobimy. Oh, hello, Vault-Hunter. I know it's easy to think they hate us, but you remember what really happened after that mission, right? Clotted gutters! Here, I'll show you. Oh, Cree! There you are. Come on, we're headed to Moxie's. Next round's on me. Yeah! You ain't gonna wanna miss this! Me and Mr. Targ are gonna arm wrestle! Last time, we broke the tape! I got 20 on brick. You want some of that action, buddy? I wanted to say thank you. To let them know they'd made me feel at home, and I'd never be able to repay them for that. But what I said was... Straight through the anus! Yeah, classic Krieg. Hope we see you there, Krieg. You remember now? They see more than the bloodshed. They see who we really are. Fragile things. Good. We got what we needed. Let's head back. No, wracamy do Psychoscape.
Pytanie za 100 punktów. Czy ja tutaj będę mógł wrócić? Tak. I tu mamy nawet zadanie. To chyba nawet nie jedno. Nie jedno mamy. Dobra. I hope Tannis knows I was just joking about the mayonnaise jar. Go on and give the buzz axe back to the statue. Ah! Splitter for the gargantuan! One step closer to Valhalla, one step closer to freedom. What's next, the gauntlet? And what fresh madness are we gonna have to survive to find it? More! More soon, gut! Dobra, ludziska, mamy jeszcze troszkę czasu. To się wrócimy i zobaczymy te zadania poboczne. Czekajcie, bo to sobie aktywuję. Dobra, wracamy tam się na sekundę jeszcze, masz na sekundę. Lewo, nie na sekundę. Wrócimy się tutaj z powrotem. I tak mówię, tutaj były trzy zadania. Chcę te zadania wszystkie zrobić. Oczywiście nie w tym odcinku, nie damy rady, ale w następnym. Tylko pytanie, czy te zadania się pojawią, nie? No niestety musimy całą mapę jakby przejść od nowa. Wszystkie bestie, potwory, oponenci się nam pojawią od nowa niestety. Trochę do dupy, bo ja doświadczenia już zdobywać nie mogę. Więc ewentualnie tylko graty możemy zbierać. Więc w sumie te zadania mogliśmy aktywować, no ale... Damy radę, spokojnie. Nie pali się. Zrobimy sobie wszystko. Nie ma paniki. Dobra, nie muszę walczyć. Póki co, tutaj tego zadania nie ma. Nie wiem, czy nam to znikło, czy to dalej coś było. Kacio, coś tego zadania tutaj nie widzę. Chyba, że no tutaj gdzieś było. Kurde bela, no. A tutaj jest, dobra, fantastycznie. O, jakoś tam zniknął. Wouldn't stick around if I were you. Nobody else does. Can't really blame him. I wouldn't want to be around me either. You should go. Oh no, boyo, you're not getting rid of me that easy. Better keep your distance if you don't want to get hurt. Stay. Just go. I don't want to hurt you. Maybe you can try not blowing up then. Blowing up is all I know. Besides, who wants to get close to this? People aren't lining up to reach out and stop me. Right. You through messing about. What am I even doing here? What's the point if nothing changes? Do you have any idea what that's like? Look, I've been at this for as long as anybody. I could tell you 100 stories of the fortunes I've lost, the mates I've hurt, the times I was done. But I won't waste your time. Because all those stories end the same.
I kept going. If I stopped after that first tragedy, I'd have never had anything nice enough for a second one. They're all worth it. Every time. Huh. Thanks. I'm gonna head out. I've got a lot on my mind. A, widzicie, kurczę, mogłem to zadanie zrobić tutaj wcześniej, jak żeśmy szli. No, ale kto wiedział, że to zadanie będzie na 2 minuty, czy na bardzo dużo powiedziane na minutę. No nie, dobra, lecimy dalej, tu jeszcze są dwa zadania. Mamy trzy tylko zadania takie dłuższe niestety, a reszta zadań jest bardzo krótkich. Coś takiego jak to zadanie, więc... Tutaj nie będę walczył, bo to nie ma sensu najmniejszego. Czekajcie, gdzie był? Aha, tutaj było jedno, dobra. Okej, okay, to jeszcze kawałek. Chyba nie będzie walczył, bo my nie zdobywamy doświadczenia, więc walka się tutaj mija z celem. Pieniędzy aż też nie potrzebuję bardzo. Mogę sobie farmić w innym miejscu. Pójdziemy tam. Wallow in a mighty heap. Why must the brittle blade fall? Oh, hey, you're wondering about this. Well, the teeth are dull, the motor's out, and the grip's more cracked than I am. Fact is, it's dead. The other guy wanted to give it a burial. You believe that? Carves 100 bandits, doesn't bat an eye. But his buzz axe croaks and he goes to pieces. Here. Tear my nails from their bloody bed! It's too painful for him to hang on to it. Just toss it in there, I guess. Sometimes. All right, guess we're done here, so... The pain feast is still raw! Spill the burning words! The mouthbeat crackles to scorch their hearts! You know, I think you're onto something there. Couldn't have said it better myself. You should write greeting cards. He wants you to give a eulogy. Of course! Eulogy's my middle name. Zane Eulogy Flint. Rice! Eulogizing. sorry, it's just usually there's a drink in my hand. Have you you got? No? Oh no. It's fine. Buzzax! Oh, what a bloke he was. She was? It was. Top bloke! And like a good flatmate. Quiet. But not creepy quiet. Knew how to have a good time. And oh, he could kill like anything! Oh, I remember this one time. I was on a job with nothing but a buzz axe and a half a tube of lipstick, and... Don't just stand there, Vault Hunter. Do something. So, here's a buzz axe. Something, something. Turn their ankles, and so on. And that's where we drink. We had drinks. Yeah, you've lost your eulogy privileges. Forever. I'm gonna let the other guy take it from here. How her teeth gleamed in the roaring dark of their throats! How she squealed to sing their red melodies! Now my bloody puppet's bleak strings are cut! This thing actually meant a lot to him. To us. Kept us alive through everything. I guess a funeral's the least we can do. Nothing left but to bury it now. Go ahead. Boy. Ah, zakop. You can slaughter the sleeping silence without me.
You know, this place is crazy at the best of times. If saying some words over a hole helps make sense of anything, maybe it's worth it. Anyway, thanks for your help. Dobra, króciutkie zadanie kolejne. Moi drodzy, to byłoby na tyle. Kończymy materiał. Następny odcinek zaczniemy od tego zadania, które jeszcze tutaj mamy. Mianowicie ono się znajduje w tym miejscu. Zresztą widzieliście przed chwilą. Nawet tutaj, kurczę, widzę, mamy dwa zadania. Okej, okay, także to wszystko. Serdecznie dzięki za oglądanie. Jeśli się materiał Wam podobał, proszę o łapkę w górę. Gdyby ktoś miał ochotę i chęci, może jeszcze wesprzeć kanał finansowo. Pod każdym filmem jest link podziękuj. Serdecznie zachęcam i zapraszam do wsparcia. To wszystko. Trzymajcie się. Hej!